witam. Krótki filmik dzisiaj zacząłem od prezentacji mojego nowego frontu. Biały się nie wyróżniał, zrobiłem czerwony. Film ten o czym dzisiaj jest? A po pierwsze, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału jeszcze, to tutaj na tym kanale dowiesz się o sposobach zarabiania innych niż normalnie, czyli online, o pasywnych i nie tylko. Tutaj niestety mam bałagan straszny. Będę chodził po swoim sklepie stacjonarnym. Tutaj widzicie, teraz mam magazyn tak naprawdę chwilowo. I na tym kanale nauczycie się może, a może nie nauczycie się, może sobie posłuchacie, jak zarobić dodatkowe pieniądze albo zrobić sobie biznes internetowy. Ja żyję od dłuższego czasu z handlu na internecie w zasadzie. Ten sklep wbrew pozorom to jest mój koszt, nie zysk, na nim nie zarabiam praktycznie nic. Więc coś na ten temat wiem. Nie zarabiam milionów, nie powiem wam, że od razu otworzycie sklep na internecie i będziecie pierdzieć masą ilości dolarów, funtów, jenów i kopiejek. Nie, to jest w zasadzie podcast, można powiedzieć, na temat, który wam mówi, że da się żyć na tym i niekoniecznie trzeba chodzić do fabryki. Łatwiej chodzić do fabryki, bo idziesz na 8, wracasz o 16 i masz wypłatę taką samą co miesiąc. Problem polega na tym, że jak fabrykę zamkną, może już nie być gdzie iść. I wtedy będzie problem. Więc fajnie sobie zrobić taki side hustle, właśnie po to, żeby w razie W móc na przykład swoją uwagę przekierować na coś innego. eBay aktualnie zrobił się strasznie greedy. Jak ludzie, tam wam mówiłem w poprzednich filmach, że 25% trzeba bezpiecznie liczyć, no teraz to wygląda troszeczkę inaczej jeszcze. W niektórych kategoriach trzeba liczyć 35%, na przykład jak jest elektronika, to handel na elektronice wygląda teraz, że ludzie jak robią na 2-3%, to jest tak całkiem nieźle, nie? Może oczywiście są nisze, można ją znaleźć, ale jest ciężko. Wiem, bo trochę elektroniką handluję teraz, z racji tego, że kupuję palety jako zwroty i trochę z tym jest roboty, bo to trzeba każdą rzecz sprawdzić, trzeba wysłać do naprawy. Ale tak, film dzisiaj jest o tym, bo zupełnie odbiegłem od tematu filmu, dlaczego należy nosić maseczki i jak. Najlepiej maseczkę nosić w kieszeni, ale niestety prawo, jakie mamy teraz w Europie ogólnie, nakazuje nam noszenie maseczki takiej chirurgicznej. Ja z racji backgroundu zawodowego, którego nie wykonuję, ale jestem fizjoterapeutą, spędziłem trochę czasu w szpitalu, pracując i mając praktyki, więc wiem, po co są maseczki chirurgiczne. A maseczki chirurgiczne są, proszę Państwa, po to, żeby, wiadomo, nie pluć na pacjenta, nie pluć na innych ludzi, nie roznosić zarazek. I teoretycznie ma to sens, jeżeli nosimy maseczkę tak do pół godziny, może 40 minut. Niestety wszyscy noszą maseczki dużo dłużej. No ja w ogóle nie noszę maseczek takich chirurgicznych. Ja noszę balaklawę przede wszystkim, którymi zresztą handluję. Od wielu, wielu lat. Nie wiedziałem, że tak będzie, ale już handlowałem nimi. Co oznacza, że jest to wygodne i na rower jest rewelacyjne, bo teraz na rowerze dużo jeżdżę. Kupiłem sobie rower elektryczny jako środek transportu, który naprawdę skrócił mi czas dojazdu na pocztę i z poczty z półtorej godziny do jakichś 40 minut dziennie. Taki sobie ładny wehikuł kupiłem, chwaląc się. I teraz wam podsunę ciekawy pomysł. Tak jak mówię, maseczki należy nosić pół godziny, tam do 45 minut i wypadałoby ją wyrzucić i założyć nową. Ale nikt tego nie zrobi z prostej przyczyny, że to po prostu koszty, czas i w ogóle. I teraz w Polsce będą policjanci przyuczeni, żeby ścigać wszystkich, którzy mają inne maseczki. Kupcie sobie jedną chirurgiczną i teraz pomysł na biznes. Wkłady zwykłe, szmaciane, ze zwykłej bawełnianej szmatki, nie syntetycznej, bo na syntetycznej się szybko rozwijają bakterie, na bawełnianej też, ale dużo wolniej, a najlepiej z materiału jeszcze, który jest z jonami srebra, żeby zabijał bakterie. Takie szmatki małuteńkie wkładacie sobie do maseczki, pół godziny nosicie, ściągacie do kieszeni, druga szmateczka i tak możecie łazić cały dzień. A jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić wkłady do maseczek, to niech sobie robi. Darmowy pomysł.
No i to w zasadzie powinniśmy zakończyć ten temat maseczek. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem noszenia maseczek. Chociaż w czasach, kiedy ludzie, szczególnie w Anglii, o jamę ustną dbają średnio, to jest akurat dla mnie bonus, muszę powiedzieć. To akurat cieszy mnie. Chociaż te maseczki niektóre wyglądają źle. Naprawdę źle. Także ten... na dwojga babka wróżyła, jak to się mówi. I jeżeli już bardzo chcecie, tak jak mówię, nosić maseczki, wkłady. Po prostu wymienne sobie, zróbcie dla siebie na przykład wkłady i je możecie nosić dowoli, wymieniać co pół godziny, jak musicie. Bo namnażanie się bakterii wydychanych jest szybkie. Tak jak mówię, pół godziny to jest optimum. Bo możecie sobie narobić dużo szkód, takich jak na przykład choroby płuc. To jest tak, taki przykład zawsze podaję. To jest tak, jakby wsadzić rurę wydechową z powrotem do silnika. Z spalinami. No ciężko się na spalinach jeździ. Więc pomyślcie o tym w ten sposób. Dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i coś nagram pewnie jeszcze w tym tygodniu. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, proszę o subskrypcję, komentarz pod filmem z twoją opinią. Jest dla mnie ważny, czytam komentarze, odpowiadam na większość. Nawet możecie mnie zbluzgać. I łapka w górę, łapka w dół też daje radę, bo okazuje się, że wtedy są zasięgi większe i więcej ludzi będzie słuchać mojego obłędu. Cześć!